Takie spotkania jak dzisiaj, że młodzież sama może posadzić ten las, poobcować tą przyrodą, zobaczyć ten las i starszy, i młodszy, to powoduje taką empatię u ludzi, że no on tam pracował, coś robił, włożył swoją pracę, coś usłyszał, spotkał się z innymi młodymi ludźmi, więc wydaje mi się, że wtedy to powoduje to, że tak trochę jest mu wstyd, żeby wyrzucić śmieci w tym lesie, żeby zachować się w sposób zagrażający, to znaczy nie wiem, rozpalić ognisko. Wydaje mi się, że to właśnie jest taki najlepszy przekaz, jak ci młodzi ludzie mają możliwość pobycia w tym lesie, tak po prostu w naturze, popracowania. Za jakiś czas jest ten kamień, który posadziliśmy, więc to miejsce będzie łatwe do odnalezienia. Za 10, za 15 lat ci młodzi ludzie, jako już taka dorosła część społeczeństwa, będzie mogła sobie tutaj na przykład przyjechać i zobaczyć, jaki jest efekt tej pracy, którą sobie tutaj włożą. No, las jest bardzo ważny, pełni różne funkcje, między innymi dla ludzi. No, drewno jest jednym z materiałów budowlanych, opałowych. Budujemy z niego, palimy. No, jest też pełni funkcję rekreacyjną, możemy chodzić do lasu. No, oddychamy, pochłania dwutlenek węgla, wydziela tlen, jakby no jest istotny w naszym życiu. Także jak coś zrobimy, poświęcimy na to czas, no my tutaj wykonujemy pracę fizyczną, to będziemy trochę inaczej patrzeć na to później, co robimy może. No myślę, że dla niektórych zmienia to, bardzo w dużym stopniu zmienia to ich punkt widzenia właśnie na las, a dla niektórych jest to takie, że do szkoły nie muszą iść. Już sadziłem parę razy takie drzewa, przyznaję się. No i w sumie zmieniło mnie to trochę, bo można pooddychać świeżym powietrzem. Jakoś zdrowiej dla organizmu. No i w sumie to tyle. Myślę, że takie akcje są bardzo potrzebne wśród młodzieży, bardzo potrzebne w szkołach. I bardzo się cieszę, że co roku możemy uczestniczyć jako młodzież, jako wychowawcy w takiej formie spędzenia czasu. I to pokazuje po prostu, że uczy pewnych rzeczy młodzieży, gdzie młodzież nie zdaje sobie sprawy. Wiemy, jak wygląda dzisiaj życie młodzieży i jak, na co są nastawieni, więc takie nawet kilka godzin tutaj na łonie natury, na łonie przyrody spowoduje, że oni uświadomią sobie, jak wygląda, prawda, ten proces wzrastania, prawda, tego drzewa.